Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Rok 2018. Ten budynek. 40 dni w Sejmie trwał protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. To 40 dni hańby polskiego rządu, ale i państwa, które przez lata zapomniało o swoich najbardziej bezbronnych obywatelach i obywatelkach. Zdesperowani, załamani i bezsilni. Domagali się spełnienia tylko dwóch postulatów, które pod naporem presji społecznej zostały przeforsowane połowicznie, by prawicowi posłowie i posłanki nie musiały już patrzeć na osoby, które im brzydko pachniały. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami nadal pozostają w fatalnej sytuacji, a ich los jeszcze bardziej się pogorszy. Stanie się tak z powodu zaprzestania lub ograniczenia działalności wielu ośrodków rehabilitacji dla dzieci działających w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest to wynikiem narastającego pogorszenia się sytuacji finansowych tych jednostek. O skrajnie niskim, niezmienionym od ponad 10 lat finansowaniu porad w poradniach rehabilitacyjnych, zabiegów fizykoterapeutycznych oraz świadczeń w ośrodkach dla dzieci alarmują mnie zdesperowani rodzice, dyrektorzy zakładów rehabilitacji z Warmii, Mazur i Powiśla. Zresztą fatalna sytuacja ma miejsce w całej Polsce. Gdy z tej sali Beata Szydło krzyczała, że nagrody po 70 tysięcy złotych należy się jej i jej koleżankom z rządu, to miliony Polaków byłam, wciąż jestem po prostu wściekła. Nie, nie należały się wam. 70 tysięcy złotych? W tym czasie od 10 lat nie zmieniają się stawki w Narodowym Funduszu Zdrowia na rehabilitację dzieci i młodzieży. 42 zł 35 groszy brutto brutto. Tyle Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za godzinę pracy lekarzom, psychologom, pedagogom specjalistycznym, logopedom czy certyfikowanym fizykoterapeutom. Dość już tego. Dość napychania sobie kieszeni pieniędzmi, szastania milionami, gdy poniża się ciężko pracujących ludzi, gdy pozbawia się najmłodszych rehabilitacji. To po prostu jest wstyd. Czas to zmienić i deklaruję, że jeżeli dojdzie do kolejnego protestu w tym budynku, będę walczyła o godność i bezpieczeństwo tych, którzy przyjdą tu po prostu po swoje prawa. Będę z nimi dzień i noc. Dziękuję.